Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Pan Navigator. Dzisiaj piąty już chyba odcinek z serii poświęconej projektowaniu zabudowy własnego campervana. Ten film będzie dość długi, więc już nie przedłużając. Krótko rzecz, ujmując w tym materiał, powiem wam właśnie pokażę wam, jak projektowałem własny układ zabudowy w moim kamperze. Powiem wam, jakim narzędziem mam na myśli to oprogramowanie, z czego korzystałem. Niektórzy z Was się troszeczkę zdziwią. Ale to jest bardzo prosty w zastosowaniu program do planowania czy właściwie dorysowania obiektów w płaszczyźnie tej dwuwymiarowej. Nie używałem żadnego programu do grafiki 3D, ale w tym materiale powiem Wam, jaki program możecie sobie zainstalować, żeby zrobić sobie zaplanowanie tej zabudowy, tak jak ja to zrobiłem. Ewentualnie też Wam wskażę jeden program, który wiem, że sporo osób używa. Ja tego programu nie używałem, bo mi wyszło, że jest płatny, ale może coś, źle, może coś tam sobie źle sprawdziłem. Zapraszam Was na film. Ten układ zabudowy, który Wam prezentuję w tym materiale filmowym, co do zasady jest układem przeznaczonym do podróżowania dla dwóch osób, ale pod koniec tego filmu dam Wam jeszcze takie wskazówki, w którym miejscu moglibyście umiejscowić sobie dodatkowe łóżko dla jeszcze dwóch osób. Co do oprogramowania, z którego ja korzystam, ten program nazywa się CorelDRAW. Jest to wersja płatna i jeżeli chcecie i lubicie projektować tylko w dwóch wymiarach, wam to wystarcza. To jego fajnym odpowiednikiem jest program, który się nazywa Inkscape i link do tego programu macie pod tym materiałem filmowym. Natomiast osoby, które raczej preferują projektowanie w trzech wymiarach, to wiem, że jest taki program, który się nazywa SketchUp, ale nie wiem, czy to jest program płatny, czy to jest program darmowy musicie poszukać tego tematu informacji w internecie. Wiem, że jest to program dość popularny. Ja co do zasady preferuję projektowanie, czy tam planowanie na tylko dwóch płaszczyznach jest mi tak jakoś no, po prostu bardziej wygodnie. Obecnie jaki program będziecie stosowali do projektowania to najistotniejsze jest to żeby te rysowanie tych obiektów było wykonywane według jakiejś skali. Natomiast to co y, zobaczycie w tym materiale filmowym, to nie jest to żaden program do planowania y, czy do projektowania zabudów kamperów czy czegokolwiek innego. Ja po prostu ze względu na ten proces produkcji tego materiału filmowego z tego mojego programu graficznego z Corel Draft, wszystkie te elementy musiałem przetransponować do mojego programu do montażu filmu. No, tak, żebym mógł Wam jakoś ten materiał zmontować, żebyście to lepiej widzieli, dlatego że zapis ekranu, rejestracja tego, co się dzieje na ekranie jakiegoś tam programu graficznego, jest to takie bardzo mało czytelne. Natomiast, tak, to, to teraz zobaczycie, będzie dla Was takie bardziej przejrzyste. Ale zaletą te wszystkich programów, rysowania grafik według różnego rodzaju skal, jest to, że eksportując jakiekolwiek obiekty, Eksportujemy jest zachowanie skal, zachowanie proporcji wzajemnych, dlatego, kiedy ja sobie przyniosłem te elementy do mojego programu do montażu filmu, to u mnie to wszystko się bardzo ładnie pokładało i te wszystkie proporcje były zachowane. I dobra, już nie przedłużając, zaczynajmy dalej ten materiał. Projektując mojego kampera, przyjąłem takie następujące założenia brzegowe. To, to miał być i jest kamper dwuosobowy, ale pod koniec tego materiału filmowego, tak jak już wcześniej powiedziałem. Spróbuję Wam przedstawić jakąś propozycję, gdzie moglibyście sobie zamontować dodatkowe łóżko dla jeszcze dwóch pasażerów. Ponadto, zależało mi bardzo na tym, żeby garaż był jak największy. No, każdemu z nas na tym zależy, żeby garaż w naszych kamperach był jak najbardziej pojemny. A ponadto Łazienka z brodzikiem, z umywalką i z WC. Konkretnie ta moja taleta to jest taleta chemiczna, i ona się chowa pod łóżko, wjeżdża do takiej komory. Później Wam to zademonstruję, zobaczycie. Zresztą to też na ten temat zrobiłem materiał filmowy na moim kanale jest do obejrzenia. Ponadto w sypialni duże łóżko. Bardzo mi zależało na tym żeby mieć jak największy komfort wypoczynku. I tak co do zasady to mam zrobione łóżko z dwóch materaców o wymiarach łącznie 160 na 190 cm to są dwie osiemdziesiątki. Ale jeden z materaców jest ma takie dodatkowe przedłużenie co powoduje że Jedna część tego łóżka ma praktycznie 2 metry długości, druga pozostałe 190 cm. Dlaczego tak zrobiłem? To na dalszym etapie tego filmu będę Wam też tłumaczył. Na dachu mam zamontowane: takie były plany, tak zrobiłem. Trzy duże panele fotowoltaiczne łącznie 525 W. Ponadto na dachu jeszcze jest tak: okno w sypialni, okno dachowe. Jest jedno małe okno w łazience fiama W28. I dodatkowo yy, nad tą częścią kuchenną jeszcze jest wentylator Van Deluxe. A łącznie całe to wyposażenie mego kampera to jest Truma D6, zbiornik wody, 108 litrów klima. Akumulator łącznie 300 amperogodzin, Lodówka, tak jak powiedziałem, toaleta chowana. No i w całości tam, gdzie się dało, porobiłem sobie szafki wiszące. Jeżeli chodzi o pozostałą zabudowę kuchenną, to mam taką typową, jak to się robi w campervanach na wejściu. Jest to szafka o długości 125 cm. Mam jedną szafkę stojącą, bardzo wysoką, która się mieści między tą zabudową kuchenną a, yy, a sypialnią, i tam mieści się lodówka stojąca. A u góry jest taka szafka na odzież wiszącą. No i jeszcze parę szafek wiszących nad stolikiem w jadalni. I dwie szafki wiszące są również w sypialni. A pod podłogą kampera, za nią osią, jest zbiornik na szarowodę pojemności 80 litrów. Czy usuwa ścianę grodziową, czy nie? Każdy z Was musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Są różnego rodzaju preferencje, każdy z Was ma innego, inne oczekiwania, inne wyobrażenia co do tego, jak ten campervan powinien wyglądać. Wiele osób twierdzi, że pozostawienie ściany grodziowej. Bardzo przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli idziemy spać. Natomiast inne osoby mówią, że to nie ma najmniejszego sensu. Kto chce zrobić napaść, to i tak to zrobi, tak się włamie. A z drugiej strony oni i tak na co dzień stoją na polach kempingowych i tego typu obiektach, więc ta ściana grodziowa jest całkowicie nieistotnym elementem. Natomiast jej usunięcie bardzo polepsza tą jakość, ten komfort mieszkania w camperowaniu. Dlatego Przygotowałem Wam takie bardzo proste porównanie i zobaczcie tak optycznie jaka jest różnica, jeżeli chodzi o dostępną powierzchnię użytkową w kamperwanie w przypadku pozostawienia ściany grodziowej i w sytuacji, kiedy ją usunęliście. Myślę, że to samo za siebie mówi. Bardzo mi zależało na tym, żeby podzielić tego mojego kampera. Tu widzicie jego układ, tak jak jest to faktycznie wykonane w moim samochodzie. Zależało mi na tym, żeby mieć dwie strefy mieszkane. Chodzi o to, żebym na przykład osoba, która leży w łóżku, już chce się pożyć spać, no żeby to światło, które jest w przedniej części tej osoby, nie przeszkadzało. I u mnie to jest tak wykonane, że otwierając sobie drzwi od łazienki o 90 stopni, w tym momencie tymi drzwiami przesłaniam wejście do sypialni. Ale można to też zrobić jeszcze bardziej prosto: zamontować sobie można jakąś fajną zasłonę i też będzie ok. Projektowanie zacznijcie od ustalenia. O ile centymetrów możecie podnieść sobie poziom posadzki w waszym kamperze i o ile centymetrów możecie albo musicie obniżyć sufit. Jeżeli chodzi o mojego Craftera, to jest wysokość H2, czyli dostępna ta przestrzeń w wysokości to jest 1940 mm. Na podłodze zrobiłem sobie taką konstrukcję z kantówek drewnianych o wysokości 5 cm i w tą przestrzeń włożyłem płytę z spana o tej samej grubości, czy wysokości na to poszła, już tam bez dodatków, poszła sklejka 12 mm i wykładzina 3 mm, łącznie to wyszło 65 mm grubości o tyle mi się podniosła ta, ten poziom podłogi mi się podniósł natomiast na suficie, na tych belkach konstrukcyjnych przykręciłem do nich takie paski, sklejki o grubości 10 mm i między te profile konstrukcyjne bez najmniejszego problemu zmieściłem płytę PIR 50 mm. Na całość poszedł Alfox jako taka warstwa paroizolacyjna. I na suficie mam jakoś tą taką okładzinę, nie wiem jak to powiedzieć, ścienną. Mam przykręconą sklejkę 3 mm, sklejkę elastyczną, i ta sklejka jest obklejona jakimś tam materiałem obiciowym. Także netto do dyspozycji zostało mi 1858 mm z wysokości. To zajmijmy się teraz y, zaplanowaniem tego układu zabudowy, właściwie ja wam pokażę, w jaki sposób u mnie przebiegał ten proces, ale chciałbym wam jeszcze polecić jedną, y, czy, czy zarekomendować jedną rzecz, jedno rozwiązanie. Jak widzicie, ja mam tutaj na tym ekranie umiejscowiony rzut y, dachu, czy widok z góry na ten mój pojazd, to jest konkretnie y, Volkswagen Crafter o długości L3, i jeżeli będziecie robić sobie projekt, y, ten plan układu zabudowy w tego typu programie, jak ja używam, czy to będzie CorelDRAW, czy Inkscape, czy dowolny inny program, w którym robicie rysowanie planów tylko w tej wersji dwuwymiarowej, czyli długość i szerokość obiektu. I jeżeli ten program, jeżeli ten program umożliwia Wam przetransponowanie do niego takiego szkicu, rysunku jakiegokolwiek innego obiektu, tak w tym wypadku właśnie tego samochodu, to zróbcie to, bo to Naprawdę poprawia ten komfort pracy, pozwala lepiej wam ocenić tą sytuację wizualnie. No krótko rzecz ujmując, jest to po prostu fajny, jak widzicie ten szkic waszego pojazdu i na nim nanosicie różnego rodzaju obiekty, które mają imitować tę tą przyszłą zabudowę. I teraz podpowiem wam, jak to zrobić, tak, żebyście mieli tutaj zachowane te właściwe proporcje pomiędzy tymi obiektami, które będziecie sobie rysowali, a tym Wizerunkiem tego pojazdu, no bo zależy nam na tym, żeby to było jak najbardziej no, realistyczne. Ja zrobiłem to w taki sposób, ponieważ ten, ten samochód ma długość w naturze chyba 698 cm długości, to zrobiłem tak, że w tym programie do rysowania w Corel Draw narysowałem sobie taki obiekt o takiej długości, bo, bo w tym programie możemy sobie skalować i rysować obiekty według różnych skal. Ja miałem włączoną skalę milimetrową i tak jak powiedziałem, przygotowałem sobie obiekt o takiej długości, następnie zaimportowałem rysunek tego samochodu. To jest jako plik png, tak więc możecie wyodrębnić tylko ten element y, z rysunku, który Was interesuje, czyli obraz samego samochodu bez tła. Ja, tak, ja tak, y, tak zrobiłem, zaimportowałem sobie jako png, jako plik png ten, y, ten pojazd, ten jego rysunek i powiększyłem go do takiego rozmiaru, żeby ta długość tego pojazdu. Pokryła się dokładnie z długością tego paska, który sobie przygotowałem, tego obiektu, który miał być tym takim wzorcem długości. Powiększyłem to, ten, ten samochód, ten rysunek tego samochodu do tego rozmiaru, do tej długości i zacząłem na niego nanosić te obiekty, które wcześniej sobie przygotowałem w programie Corel Draft i z, według właściwych rozmiarów, jakie chciałbym mieć, na przykład stolik o rozmiarze 60 na 80 cm, jak również tą tę tej podłogi o rozmiarze 176x430. Właściwie w sumie tą pracę od tego zacząłem, że ten prostokąt, ten szary prostokąt, który tutaj widzicie, naniosłem na ten rysunek samochodu. I to się pokryło, to naprawdę się bardzo dobrze spasowało. No, może nieco do milimetra, ale tak jak widzicie, tutaj wszystko gra, te długości, szerokości pasują. Proporcjami do całego obrysu tego samochodu. I tak samo zacząłem robić dalej z pozostałymi obiektami odpowiadającymi poszczególnym elementom zabudowy. Dobra, teraz weźmy się już do tej pracy i powiem Wam, od czego powinniście zacząć. Projektując sobie układ zabudowy, uważam, że powinniście zacząć albo od wstawienia, wybrania miejsca, gdzie będą zamontowane łóżka czy łóżko. Ewentualnie od jadalni, jeżeli to będzie tego typu układ, że, yy, że te meble w jadalni będą z samego przodu kampera. Jeżeli będzie to taki układ, jak w tej chwili będziemy robić, to nie ma znaczenia, od czego zaczniecie. Ja zacząłem od jadalni. Dlaczego tak robić? Dlatego, że i układ jadalni, jak i sypialnia to są te dwa główne, najważniejsze elementy decydujące o yy, tej funkcjonalności używania takiego pojazdu, mieszkania w takim pojeździe. Zwłaszcza łóżko. Ja uważam, że temu elementowi trzeba poświęcić najwięcej uwagi. Dobrze jest zaprojektować, żeby nie było zbyt duże, no ale też, żeby nie było zbyt małe. Ale zaraz do tego tematu wrócę. Ja zacznę od jadalni. Uważam, że to też jest istotny element. Warto jest, żeby ten stolik w jadalni, ta ławka do siedzenia i te pozostałe miejsca, które wykorzystujemy, mam tutaj na myśli te fotele obracane w szoferce, żeby to było tak skomponowane. Aby w tym miejscu się po prostu bardzo fajnie siedziało, mieszkało i przebywało, żeby to po prostu było komfortowe w użytkowaniu. I umiejscowienie na planie tych dwóch elementów, jadalni i sypialni, determinuje nam tą powierzchnię która i te możliwości pozostałej zabudowy naszego kampera. Po prostu reszta, ta, która nam pozostaje wolna na planie, to jest tylko ta przestrzeń, która nam pozostaje do dyspozycji na inne elementy zabudowy. Przepraszam, że to, co Wam przekazuję, jest może trochę w takiej dość drętwej formie, ale no bardzo się skupię na tym, na tym, co chcę Wam przekazać. Muszę patrzeć, co tutaj mam na ekranie i odpowiednio to komentować, tak, żebym nie zapomniał tych rzeczy, które chcę Wam przekazać. Bo nie ma nic gorszego jak zrobienie jakiegoś tam poradnika i pominięcie najbardziej istotnych elementów. Dobra, idziemy dalej, więc tak, skupmy się może na tej jadalni. Ja od tego zacząłem. I pierwszym elementem, który wprowadziłem na ten plan zabudowy, to jest po prostu stolik. Stolik o wymiarach 60 na 80 cm dosunąłem go jak najbliżej do tej krawędzi, gdzie pierwotnie była ściana Moją bo ja ją usunąłem. Zresztą możecie to obejrzeć. W ogóle jak wygląda ta zabudowa, zabudowa mojego kampera wewnątrz, już tego gotowego pojazdu. To możecie sobie zobaczyć na moim pierwszym filmie, jaki jest na moim kanale. Tak więc jak wejdziecie w zakładkę wideo i zjedziecie sobie na sam dół, to tam jest ten taki pierwszy powitalny odcinek, który wyemitowano na moim kanale na YouTube i tam oprócz tego, że opowiadam o czym będzie kanał, to również pokazałem wam trochę mojego kampera. Dobra, teraz dalej. Drugim elementem, który dostawię, no to była ławka i ona ma wymiar mniej więcej 60 na 88 cm Dosunąłem ją do tej krawędzi stołu. Ona tam może centymetr dwa wsuwa się pod bat, chyba nawet może i nie. Przyjmijmy, że, że nie wsuwa się w ogóle pod bat, także mamy dwa wymiary: stolika 60 cm i ławka też 60 cm. Czyli ten cały zestaw z długości tej przestrzeni, z tej długości podłogi, zabiera nam łącznie 120 cm. I następnie przeszedłem na drugą, drugi koniec pojazdu i zacząłem projektować układ zabudowy sypialni. I chciałbym Wam bardzo zwrócić uwagę na to, żebyście temu, te, temu elementowi tej zabudowy poświęcili jak najwięcej czasu, bo nie ma nic gorszego niż wykonanie sobie łóżka w sypialni, na którym nie jesteście w stanie się dobrze wyspać, na którym nie jesteście w stanie po prostu wypocząć. Uważam, że tak jak sobie sam praktycznie sprawdziłem, długość materaca powinna być równa minimum. Wzrost osoby, która będzie spała na tym, na tym łóżku, na tym materacu, plus dodatkowo minimum 10 cm. To Wam pozwoli naprawdę całkowicie się wyprostować, ewentualnie nawet założyć sobie ręce za głowę i to zapewni Wam pełny komfort spania na takim materacu, na takim łóżku. Z drugiej strony no, warto byłoby też nie marnować przestrzeni w kamperze na zbyt duże łóżko. I co mam tutaj na myśli? Zwróćcie uwagę, że y, mam tutaj pokazane szkice dwóch materaców, ale one mają różne długości. I faktycznie wygląda to tak w moim wypadku, że ja zakupiłem dwa materace o szerokości 80 cm każdy i o długości 190 cm. Z tym, że w nogach między szafką a moim materacem mam jeszcze włożony taką, taką poduchę, taką kostkę z pianki sobie zamówiłem i to jest takie przedłużenie tego mego materaca o dodatkowe 10 cm, także ja mam do dyspozycji pełne, pełne 200 cm długości, długości do spania. Natomiast drugi materac jest krótszy i Powiecie, no, ok, to jest niezbyt duża różnica, tylko te 10 cm dodatkowe. Ale uwierzcie mi, każde dodatkowe 10 cm z długości czy z szerokości w kamperze to jest naprawdę bardzo dużo. Także warto jest robić sobie tego typu zróżnicowanie w długości. I tutaj przychodzi mi też, przypomina mi się taka sytuacja, że spotkałem na targach taką parę i ten pan miał. Prawie 2 metry wzrostu. A pani mniej więcej 170 cm, yy, może trochę więcej, 170 kilka cm wzrostu, powiedzmy 175 To zauważcie, że mamy tutaj różnicę 25 cm i z tego względu naprawdę jest nie warto robić jednego długiego, dwumetrowego łóżka dwuosobowego. Warto jest zrobić to yy, te dwa materace o różnych długościach. I, I w takiej sytuacji, w tym miejscu, przy tej ścianie, gdzie będziemy robili krótsze łóżko, powiedzmy dla tej pani, byłoby to 185 cm. No to, no to zobaczcie, że te 25 cm długości to jest dodatkowa przestrzeń, którą możecie sobie wykorzystać na jakieś inne elementy zabudowy. To jest bardzo, naprawdę, bardzo warto robić takie, takie łóżka asymetryczne, a w tym wypadku. Chciałbym Wam jeszcze tutaj y, zwrócić uwagę na taki element, który mi się pojawił w mojej zabudowie, a mianowicie, y, Crafter ma, y, jeżeli chodzi o szerokość, tą dostępną ładunkową przestrzeni, y, ma 176 cm, czyli mam dodatkowo, dodatkowo 16 cm zapasu i faktycznie między moim łóżkiem a ścianami, tymi bocznymi, z każdej strony mam taką wolną przestrzeń to jest około 7 cm. Z lewej i z prawej strony i ja po prostu w tym miejscu zrobiłem sobie taką małą mini półkę. I czasami jak sobie siedzimy z żoną, właściwie czy jesteśmy w łóżku, oglądamy sobie jakąś, jakiś film. No to mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie postawić no nie wiem, na przykład szklankę z jakimś napojem, jakieś inne elementy, odłożyć okulary. Położyć cokolwiek, coś co powinno być, być pod ręką, ale niekoniecznie w łóżku. Także jest to taka przestrzeń do, do, dodatkowa do wykorzystania, także pomyślcie również o tym rozwiązaniu. Ale skoro pojawiła się taka przestrzeń, to też jest warte przemyślenia takie rozwiązanie, w którym zrobicie sobie łóżko powiedzmy o szerokości 150 cm, dosuniecie je całkowicie do jednej, do jednej ze ścian. Natomiast po przeciwległej ścianie pojawi Wam się przestrzeń o głębokości 25 cm. I to już jest na przykład dość ciekawy pomysł, żeby tam na całej ścianie zrobić sobie szafkę. Ale, ale o tym to porozmawiam z Wami przy wykonywaniu projektu innego układu zabudowy w kamperze, bo widziałem właśnie tak, takiego kampera, gdzie na jednej ze ścian w sypialni była, była zrobiona cała szafka i ja Wam postaram się takie coś zademonstrować, jak będę robił następny jakiś tam projekt, taki teoretyczny już bardzo projekt zabudowy kampera. No, i oczywiście będzie to w następnym, w jednym z następnych odcinków, ale też nie są wszystkie te elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, projektując obudowę łóżka, ponieważ jeszcze mamy do uwzględnienia na przykład wysokość, na jakiej będzie to łóżko projektowane, i tutaj zaczyna się troszeczkę taki drobny dylemat do rozważenia. Będziecie musieli podjąć decyzję, na jakiej wysokości to łóżko sobie zrobicie. Dlatego że są na przykład osoby, które, którym bardzo zależy na tym, żeby wysokość tego garażu była no maksymalna z możliwych, bo na przykład chcą sobie tam wstawić powiedzmy mały, mały skuter, którego no nie można poskładać, on musi stać, w związku z tym zależy im na tym, żeby garaż, garaż był dość, dość wysoki. Więc no, podnoszą to łóżko maksymalnie do góry, ale musicie pamiętać o tym, że w takiej sytuacji ta przestrzeń między materacem a sufitem no, będzie dużo mniejsza. Na pewno w, taki, w takim momencie, jeżeli macie pojazd typu H2, y, czyli o tej wysokości 194 cm, to nie będziecie mogli na takim łóżku sobie usiąść. Y, no, ta przestrzeń wam się bardzo zawędzi i dlatego, jeżeli myślicie o tego typu rozwiązaniu, to może szukajcie jako pojazdu bazowego, samochodu o wysokości H3. To jest mniej więcej chyba gdzieś około 25 cm dodatkowo do tej wysokości w stosunku do modeli H2. No ale znowu, pamiętajcie, musicie to mieć cały czas, musicie mieć to cały czas, jak to się mówi z tyłu głowy, że jeżeli decydujecie się na pojazd większy, to znaczy, że to jest pojazd cięższy, a w związku z tym ta ładowność netto zaczyna wam spadać. No chyba, że to będzie samochód. O DMC powyżej 3,5 tony, i chyba to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo do takiego pojazdu, no to można tam tych kilogramów sobie spokojnie napakować i się niespecjalnie przejmować tym, czy mamy odpowiedni zapas ładowności. Z drugiej strony, jeżeli ta wysokość w tym garażu nie jest dla Was taka bardzo istotna, to warto jest, projektując sobie tą wysokość, na której będzie to łóżko zamontowane. Zrobić taki bardzo prosty eksperyment. Mi zależało na tym, żebym mógł spokojnie sobie na tym łóżku usiąść. Tak więc, krótko rzecz ujmując, po prostu usiadłem, usiadłem sobie na, na moim łóżku w domu, zmierzyłem, jaką potrzebuję przestrzeń, żebym głową nie dotykał do sufitu. Do, tej, do tego wymiaru dodałem jeszcze grubość materaca. I wyszedł mi ten poziom, na którym powinien być umiejscowiony stelaż w moim samochodzie. I faktycznie tak fajnie wyszło, że bez najmniejszego problemu mogę sobie na tym moim łóżku usiąść. I powiem wam, że yy, mimo tego wszystkiego, i tak chyba mam około 80 cm wysokości dostępnej w moim garażu. Jest to naprawdę w zupełności wystarczające. I posłuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te rozmiary łóżka i to miejsce dokładnie, gdzie będą te materacje i ten cały stelaż zamontowany. A mianowicie, to jest element, który będziecie mogli sobie dopiero sprawdzić, jak będziecie już właścicielami jakiegoś konkretnego samochodu. Ja o tym mówię w poprzednim filmie, który się okazał tydzień temu na moim kanale dotyczącym wymiarowania wnętrza pojazdu. A mianowicie, w przypadku Volkswagena, Craftera czy Sprintera producent podaje, że ta przestrzeń ładunkowa ma maksymalną długość 430 cm i ten wymiar jest liczony od ściany grodziowej przy bocznej ścianie samochodu, aż do wewnętrznej części tego narożnika telnego, lewego lub prawego i rzeczywiście ten odcinek ma 400, mniej więcej 30 cm długości natomiast jeżeli byście zmierzyli tą dostępną długość wzdłuż środkowej osi pojazdu, to ona wyjdzie minimum 10 jak nie więcej cm długości dodatkowych. Wynika to z tego, że te drzwi są tak zamontowane na tym całym korpusie samochodu, że one są jeszcze bardziej cofnięte do tyłu i też one są ukształtowane w formie takiego lekkiego łuku. Tak więc jeżeli już sobie kupić jakiś samochód to zobaczcie naprawdę, jak to wygląda tak dość realistycznie i pomyślcie sobie o takiej troszeczkę nietypowej konstrukcji łóżka, gdzie ona będzie jeszcze bardziej dosunięte do tych tylnych drzwi na maksa, na ile jest to możliwe i uwierzcie mi, że jeszcze zyskacie tak w tych crafterach dodatkowe, dodatkowe kilkanaście centymetrów długości. Zresztą, jak to tak wygląda w praktyce w krafterach, to możecie zobaczyć na moim filmie pod tytułem "Budowa kampera cztery elementy w kamperze": podsufitka, szoferki, ufy drzwi, stelaż łóżka i stojak na dwa akumulatory. Link do tego filmu macie pod tym filmem w opisie i tam bardzo dokładnie widać, gdzie się kończy rama mojego łóżka i ile jeszcze centymetrów pozostaje z tej odległości do tych tylnych drzwi tam jest naprawdę bardzo dużo, no, myślę, że może nawet to będzie z 15 cm. Tak więc yy, projektując układ zabudowy Waszego łóżka, zwróćcie na to uwagę, bo dodatkowe, no nawet dodatkowe 10 cm z tej długości to jest naprawdę bardzo dużo. Naprawdę zyskacie yy, bardzo dużo, jeżeli sobie tę konstrukcję tego łóżka tak wykonacie, żeby praktycznie, yy, praktycznie materacy czy te poduszki były przy samych drzwiach. Dobra, ale teraz wracając do tego mego układu zabudowy, to jeżeli w jadalni zabudowa stolik plus ta ławka zajęła nam 120 cm z długości tej przestrzeni ładunkowej, natomiast po drugiej stronie samochodu łóżko zajęło 190 cm, to tutaj z wyliczenia wynika mi, że na zabudowę łazienki mamy dostępną długość 120 cm, i to naprawdę jest taki rozmiar, który pozwoli Wam zrobić na przykład bardzo dużą łazienkę. A jeżeli, jeżeli byście powiedzmy to łóżko jeszcze bardziej pchnęli o te 10 cm do tyłu i zrobili sobie powiedzmy o 10 cm, właściwie ten stolik, ja wam powiem tak z praktyki, biorąc pod uwagę to, że fotel kierowcy mogę bardzo mocno do tyłu cofnąć, to właściwie ten stolik, ja mógłbym tak naprawdę robiąc odpowiednie różnego rodzaju tam wcięcia, no musiałby być to ten stolik demontowany na czas jazdy. To, gdybym wykonał tego typu działania, to mógłbym ten stolik pchnąć jeszcze do przodu do szoferki o jakieś 10-15 cm, może go trochę skrócił, Tą ławkę bym mógł również przesunąć, i wtedy na tą przestrzeń tej łazienki miałbym do dyspozycji powiedzmy gdzieś około 140 cm długości. I mogła to by być bardzo fajna, bardzo długa łazienka. Ewentualnie można byłoby zrobić taką krótszą łazienkę o długości 110. I tam mieć jeszcze kilkanaście czy z dwadzieścia, już w tej chwili nie będę tego policzał. Może ten temat opracuję przy robieniu innego projektu układu zabudowy, ale mogłaby tam postać jakaś taka wąska szafka, na przykład na odzież wiszącą. Oczywiście te, oczywiście te wymiary, które tutaj podaję, na przykład tej przestrzeni wolnej do dyspozycji na to zabudowę łazienki. No, to musicie mieć to na uwadze, że jest to powiedzmy wymiar brutto. Oczywiście z tej długości i z tego całego wolnego miejsca na tą zabudowę łazienki, to wiadomo, że musicie sobie jeszcze odliczyć grubości, grubości ścian, ale co by tu nie mówić, jest to bardzo fajny wymiar, jeżeli chodzi o możliwości wykonania takiej bardzo wygodnej łazienki z prysznicem i stoletą i nawet z umywalką, Tak to zaraz zobaczycie w moim wypadku. Ale zanim zacznę omawiać Wam układ tej zabudowy, tej łazienki, to po drugiej stronie wmontowałem sobie szafkę stojącą. To jest taki pionowy słupek i wymiary, wymiary tej szafki dopasowałem sobie do gabarytów lodówki, ponieważ ja sobie już tam z góry wybrałem jakiś tam model lodówki, to jest konkretnie Tetford T1090, lodówka kompresorowa, dość wąska i, no i stosunkowo wysoka. I postanowiłem, że tak, tą lodówkę sobie postawię na podłodze, a w tej części nad lodówką w tym słupku będę miał po prostu i mam szafkę na odzież wiszącą. i w ten sposób właściwie zacząłem tworzyć ten element, który łącznie z konstrukcją łazienki doprowadza do tego, że zacząłem tak jak było to pierwotne założenie, że podzieliłem sobie tą przestrzeń mieszkalną w kamperze na dwie strefy między tą szafką a zabudową łazienki mam mniej więcej około 50 cm szerokości takie przejście, właściwie wejście do, do tej sypialni a jak się sami domyślacie, jeżeli macie po przeciwległych stronach dwa wysokie jakieś elementy zabudowy, które są od podłogi do samego sufitu, to też nie ma najmniejszego problemu, żeby ten otwór wejściowy zakryć, nie wiem zasłonką, ja mam to akurat tak zrobione, że otwierając sobie drzwi łazienki całkowicie na oścież one dotykają, właściwie zamykają to wejście do tej, do, do sypialni. I tu chciałbym Wam od razu powiedzieć, jak będziecie robili projekt układu zabudowy Waszego kampera, i to będzie właśnie na bazie któregoś z tych pojazdów, czy to Crafter, czy to Sprinter, czy MANTG, Wadą tych samochodów jest to, że w stosunku do trojaczków one są wewnątrz o te 11 cm węższe i to powoduje, że ta zabudowa kuchenna, no, też powinna być węższa i jest węższa, bo jak nawet wejdziecie sobie do camperwana robionego na Ducato, powiedzmy na targach i zobaczycie, jaka tam jest ta zabudowa kuchenna, jakie jest głębokości ten blat czy te szafki y, przy tej całej zabudowie kuchennej i porównacie sobie to y, na zasadzie jak to wygląda w Ducato, jak to wygląda powiedzmy właśnie w Krafterze czy tam w Sprinterze no to w tych drugich ta zabudowa kuchenna jest zdecydowanie, zdecydowanie węższa. I jak ja sobie tak robiłem takie wstępne, szacunkowe przymiarki nawet sobie zrobiłem w samochodzie na podłodze to co wiele osób robi, też Wam to polecam, ponalepiałem sobie paski taśmy klejącej, wytyczyłem te obszary zabudowy i po prostu próbowałem sobie chodzić między nimi i sobie wyznaczyłem ten korytarz przejściowy i tak patrzyłem, czy, czy ja mam na tyle, na tyle tą przestrzeń, że mogę się swobodnie przemieszczać. No to niestety, ta zabudowa kuchenna nie może mieć większej głębokości niż mniej więcej 50 cm. Dlatego wiem, że są osoby, które na przykład, na przykład kupują lodówki w sklepach AGD i dają je do przerobienia na zasilanie 12 W i to chcą montować w kamperach to od razu Wam powiem, że w crafterze czy w sprinterze to będzie trochę słabo wyglądać dlatego, że te lodówki są robione co do zasady do zabudowy kuchennej, która ma przeważnie głębokość 60 cm a niestety jak montujecie takie urządzenie urządzenie do craftera no to już będzie raczej kiepsko, jeżeli po drugiej stronie też będzie zabudowa a Wy będziecie wtedy w takim miejscu mieli korytarz typu 40 cm, no trochę słabo to wygląda Dlatego ja się zdecydowałem na lodówkę na tego Tedforda T1090, dlatego, że jego głębokość całkowita tej lodówki nie przekraczała. Właściwie przestrzeń do zabudowy, jaka powinna była być wykonana dla tej lodówki, to było właśnie te 50 cm max. No niestety, jest zawsze coś za coś, charaktery sprintery mają swoje wady i swoje zalety. Tak samo to wygląda z pojazdami typu Ducato, Jumper i tak za każdym razem jest to sprawa bardzo indywidualna, i dlatego ja bym Wam sugerował, że dopóki nie kupicie jakiegoś samochodu, to nie kupujcie żadnego wyposażenia, dlatego że y, potem mogą być kłopoty. No może trochę przesadzam, bo takie drobne elementy, typu Webasto, czy tam y, urządzenie do podgrzewania y, trumy, czy toalety, ok, czy tam kuchenki gazowe, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast coś tak bardzo gabaretowego jak lodówka, to ja bym sobie to zostawił dopiero na tą chwilę, kiedy, kiedy już ten samochód, który sobie zakupicie, będzie stał po prostu u Was na placu. Ta wysoka szafka z lodówką ma konkretnie wymiary 45 na 50 cm, i tak jak patrzycie na ten szkic, to te 50 cm to jest głębokość, natomiast 45 to jest. Ta szerokość, która zabiera nam 45 cm z całej długości dostępnej przestrzeni, przestrzeni ładunkowej, i następnie idąc do przodu, wykonam to zabudowę tej szafki stojącej z blatem kuchennym. To jest 125 cm długości. Pozwolę sobie na to, żeby ten blat był te 2 cm, troszeczkę jeszcze szerszy. To już mi aż tak bardzo tutaj nie przeszkadza. Natomiast, jeżeli będziecie projektowali sobie w ogóle y, szafki, jakiekolwiek szafki w tym kamperze waszym, w takiej sytuacji, jeżeli będziecie decydowali się na to, żeby zastosować gotowe dzwiczki, przeważnie o tych długościach 60 cm, od typowych zabudów kuchennych, jakie są dostępne w sklepach, w, w sprzedaży, no to staracie się też robić y, zabudowę w taki sposób, żeby jak najbardziej była dopasowana. Może no, nie tak aż bardzo, ale Miejcie to na uwadze. I mi się udało tak zrobić, jeżeli chodzi o tą szafkę kuchenną dolną, że robiąc jej 125 cm długości, jak zobaczycie sobie na filmie, na narożnikach, mam takie elementy konstrukcyjne. Ich rozmiar to jest 50 na 50 mm. Tak więc z tej całej długości 125 zostało mi 120 na te fronty szuflad i drzwiczek. I to bardzo fajnie mi, bardzo fajnie mi tutaj zagrało. Tak samo. Tak samo szafka w jadalni, e, zwróćcie uwagę, że ta zabudowa stolik plus ławka to jest 120 cm długości i w moim wypadku również ta szafka wisząca w jadalni też ma 120 cm, może wam centymetr, trochę więcej, no bo jeszcze dochodzą boki, ale co do zasady zrobię ją w taki sposób, że y, temat drzwiczek załatwiłem y, po prostu kupując gotowe drzwiczki od zabudowy kuchennej. Efektem finalnym takiego układu, tej zabudowy po prawej stronie samochodu, było to, że na wejście do kampera zostało mi 60 cm szerokości. Natomiast przechodząc do układu zabudowy łazienki, bardzo mi zależało na tym, żeby w jakimś stopniu odzorować to, co mamy w domach. W każdych łazienkach jest tak zwana strefa mokra i strefa sucha. Wiadomo, strefa mokra no, to jest na przykład natrysk, a. Pozostała część łazienki to jest ta strefa sucha, w której wiszą nasze ręczniki jakaś tam odzież, którą sobie zakładamy wychodząc pod natrysku itd. itd. I ponieważ miałem do dyspozycji te sto, sto kilkanaście centymetrów z długością mojej łazienki. No to tak zrobię, tak tu widzicie na tym szkicu mam zamontowany brodzik. To jest typowy brodzik kupiony w sklepie AGD czy tam w sklepie budowlanym o wymiarach 70 na 70 centymetrów. Zresztą yy, na moim kanale też jest film o tym, gdzie pokazuję, jak wygląda ten układ zabudowy łazienki. Jest to i w tym pierwszym filmie, o którym Wam mówiłem, ale też jest taki też film o tej toalecie przesuwanej. Ale najlepiej łazienkę zobaczycie w tym pierwszym filmie, o tym, gdzie prezentuję mój kanał na YouTube. Tak jak już wspominam i tam pokazuję też, jak ten mój camper wewnątrz wygląda. Wracamy do tego układu zabudowy. Zrobiłem sobie ten brodzik i oprócz tej normalnej takiej funkcji typowej sanitarnej, to jest to też taka przestrzeń, gdzie mogę sobie powiesić na przykład mokrą odzież. Wiadomo, człowiek wróci ze spaceru, pogada deszczowa. Ta cała odzież wierzchnia jest mokra. No, warto byłoby ją gdzieś powiesić i wysuszyć i, i tam w brodziku pod sufitem mam zamontowane takie dwa haczyki, na które sobie wieszą tę odzież na tych no, na wieszakach po prostu. Natomiast ta druga część, czyli ta sucha strefa, to w niej znajduje się toaleta i jest też ta umywalka, a wejście do, do całej łazienki jest właśnie przez tą suchą strefę tak więc wchodząc do łazienki, jeżeli potrzebuję umyć sobie tylko i wyłącznie ręce w umywalce, z niej skorzystać nie muszę się pakować nie muszę się pakować stopami do brodzika no i teraz co tutaj zrobić, jeżeli jest ta strefa sucha chcecie mieć taką przestrzeń, w której będziecie mogli sobie stanąć a tutaj po drodze między nogami Wam się wala toaleta no to jak już zauważyliście, ja Wam już to mówiłem, ona jest po prostu chowana. Ta to toaleta jest wysuwana na takiej podstawie, zamontowanej na dwuszynach. O tym, jak to wykonać, jak to zrobić, to też na moim kanale na YouTube jest film na temat tego, jak zrobić toaletę chowaną na takiej, na takiej przesuwanej podstawie. Bardzo fajne, bardzo praktyczne rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem, jeżeli tej toalety nie potrzebuje to mam taką przestrzeń w tej łazience, gdzie mogę sobie spokojnie stanąć, rozebrać się, powiesić swoją odzież i wchodząc do, do, do brodzika, zasłonię sobie zasłonkę, biorę natrysk, a ta pozostała część łazienki jest, jest po prostu sucha. Jest to naprawdę, uwierzcie mi, bardzo fajne i bardzo wygodne rozwiązanie. Bardzo Wam polecam tego typu układy zabudowy łazienki. Naprawdę, jeżeli będziecie Waszym kamperem dość dużo podróżowali, no to, to warte sobie zrobić jednak troszeczkę większą łazienkę, bo robienie już tak zbyt ciasnej łazienki to czasami mija się z sensem. Naprawdę bardzo wam polecam tego typu rozwiązania, y, zwłaszcza w tych kamperach typu kraft Sprinter, gdzie macie możliwość troszeczkę y, do dyspozycji macie więcej z tej długości, żebyście sobie robili takie dłuższe łazienki. Uwierzcie mi taka łazienka dwustrefowa, strefa mokra, strefa sucha, jest to naprawdę bardzo fajne i bardzo komfortowe rozwiązanie. W ogóle ja bym Wam polecał zrobienie takiego prostego działania, takiego przeprowadzenia, takiego doświadczenia praktycznego. Jak będziecie projektować sobie te wymiary Waszej Łazienki, wytyczcie sobie na podłodze w Waszym mieszkaniu yy, taki prostokąt, który będziecie uważali, że to jest taka Łazienka, która Wam będzie odpowiadała najlepiej przy ścianie. Stańcie w tym prostokącie, i po drugiej stronie, wizowite ściany, niech stanie się jakaś osoba, imitując jak gdyby tą drugą przeciwległą ścianę i zacznijcie wykonywać takie ruchy, jakbyście brali prysznic i zobaczycie, czy będziecie tymi łokciami rękoma obijali się o tą ścianę jedną czy drugą i wtedy będziecie wiedzieli, czy te wymiary Wam tak naprawdę rzeczywiście wystarczają. To jest takie najlepsze, najlepsze praktyczne doświadczenie i to sobie potem przenieście na ten układ zabudowy Waszego kampera. Na samym końcu przy tych tylnych drzwiach widzicie taką kreskę. Ja w tym miejscu, tu gdzie jest ta czerwona linia, Mam zamontowane, zamontowane na, na stałe ściany działową w mojej sypialni, w tej górnej części, tam gdzie śpię. Wykonałem sobie taką, y, taką ściankę o grubości mniej więcej 3-4 cm. Jest to zrobiona po prostu taka rama szkieletowa, drewniana. Z obydwu stron obita jest sklejką, oczywiście jakimiś jeszcze tam okładzinami, materiałami obiciowymi. I wewnątrz włożyłem sobie materiał termoizolacyjny. Przestrzeń tej, tej sypialni jest fajnie wyizolowana, jeżeli chodzi o akustykę, jak również jest dobrze wyizolowana termicznie. Ja akurat mam te okna po lewej i po prawej stronie na obydwu tych ścianach bocznych. Jest jeszcze dodatkowo okno w suficie, w dachu, wmontowane. Także tą, 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 tą sypialnie mam dobrze doświetloną. I wiecie, ta ścianka robi naprawdę swoją robotę. Po pierwsze polepsza mi te warunki akustyczne i tej, tej przestrzeni sypialni. Bardzo fajnie izoluje mi od tych, od tych dźwięków zewnętrznych. Oczywiście nie w 100%, ale jednak polepsza te warunki akustyczne. I tak samo fajnie, fajnie mnie izoluje termicznie. I już, I już takie klasyczne umiejscowienie szafek wiszących pod dachem w kamperwanie, i w każdym kamperze. To, co tutaj widzicie z jednej strony mam szafkę na pełnej długości od różnica tylniego aż do tej szafki stojącej do tego słupka, w którym jest zamontowana lodówka. Natomiast po drugiej stronie, po tej lewej stronie pojazdu już jest krótsza szafka. Jak widzicie tutaj na tym rysunku, na tym szkicu, między tą szafką a łazienką pojawiła się taka mała przestrzeń i ja właśnie w tej przestrzeni mam po prostu powieszony telewizor. Tak więc korzystając z telewizji, jak chcemy sobie z żoną usiąść, poglądać jakiś film, niekoniecznie chcemy leżeć, tylko sobie siedzieć wygodnie, to właśnie ta, ta tylnia ściana, która jest zamontowana z tyłu przy tych, no tam gdzie są te tylnie drzwi, ona nam daje takie dodatkowe, fajne, fajne oparcie. A dodatkowo, jeszcze nad naszymi głowami, mam jeszcze taką jedną malutką półeczkę gdzieś mniej więcej o głębokości chyba 5 cm pod samym sufitem, i to też jest taka, taka podręczna, takie podręczne miejsce, gdzie sobie wkładał, nie wiem, pilota od telewizora pilota od klimatyzacji, odkładam okulary, telefon i i tak dalej. Także staram się wykorzystać jak najbardziej każdą dostępną przestrzeń. Natomiast w tej części przedniej wiadalni to tak jak już mówię. nad stolikiem, nad ławą mam zamontowaną szafkę długości 120 cm, Nad zlewozmywakiem również jest szafka wisząca i pomiędzy tą szafką wiszącą a szoferką pod samym sufitem już jest taki malutki panel Taka mała szafka z zabudowaniem nie wiem jak to nazwać i tam ma wpakowane masę elektroniki, te szafka w której jest schowana skrzynka z bezpiecznikami i wszystkie możliwe włączniki, czyli centrum dowodzenia światem. I to też sobie możecie zobaczyć na tym filmie, o którym Wam już parę razy tutaj, tutaj wspominałem. Projektując wymiary tych szafek wiszących, które mamy zamontowane w naszych kamperwanach, pod czy właściwie wy będziecie mieć zamontowane w swoich kamperwanach pod, pod dachem, pod sufitem, to jeszcze weźcie pod uwagę oprócz ich jakiejś tam głębokości, które będziecie sobie sami tam już konkretnie dobierali. W moim wypadku to jest mniej więcej około 30 cm głębokości. Weźcie również pod uwagę ich wysokości. Co mam tutaj na myśli? Wiadomo, że jeżeli chodzi o te szafki w sypialni, no to warto byłoby je w taki sposób wykonać, żeby oczywiście były funkcjonalne. Żeby były jak najbardziej pojemne No ale też warto jest zrobić je w taki sposób, żebyście Powiedzmy gwałtownie podnosząc się no, w waszym łóżku Gwałtownie siadając Nie uderzali głową w spody tych szafek Dlatego po pierwsze warto jest to zrobić w taki sposób, żeby Jak gdyby nie przesadzić z ich głębokościami, czy też wysokościami Fajnie jest, jeżeli udałoby Wam się zrobić te dolne narżniki, żeby to nie były takie dość ostre krawędzie, tylko troszeczkę zaokrąglone. Ja w moim wypadku wykorzystałem tutaj profile aluminiowe, nazwijmy to tak takie, to chyba nazywa się ćwierć wałki, czyli trochę takie zaokrąglone. Także to miejcie też również na uwadze. Z drugiej strony, przechodząc powiedzmy do jadalni, tam również warto jest wykonać sobie tego typu szafkę, w taki sposób, no musicie to zrobić już na zasadzie takiego prostego eksperymentu, po prostu musicie sprawdzić sobie w waszym camperwanie może najlepiej, jak jeszcze nie będziecie mieli tej zabudowy, wstawcie sobie tam krzesło, usiądźcie na tym krześle, zaznaczcie sobie na jakiej wysokości jest wasza głowa i będziecie wiedzieli mniej więcej, że powyżej jakiegoś tam tego wybranego wymiaru to będzie ta strefa na zabudowę szafki wiszącej w jadalni a po przeciwległej stronie, to co Wam powiedziałem, ja mam taki panel sterujący zamontowany. Oni znacają długości od szafki wiszącej w kuchni aż do, 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 do początku, do szaferki. I jak będziecie go robili, to również zróbcie taki eksperyment. Ja sobie tak, takie coś robiłem. Yy, przygotowałem sobie taką prostą konstrukcję z kartonu, imitującą, yy, imitującą ten panel tą szafkę. I po prostu wchodziłem i wychodziłem, i sprawdzałem, czy czasem wchodząc nie będę uderzał głową o tą szafkę, no bo ona jest bezpośrednio nad tym wejściem. I tak sobie mniej więcej wyznaczyłem y, takie wymiary te, tego, tego panelu, tej, tej całej takiej zabudowy, y, żeby po pierwsze spełniała moje funkcje, żeby pomyślił tam wszystko to, co jest, a uwieści mi w tej całej szafce, w tym takim długim jamniku. Y, Oprócz tego, że, że mam tam masę tych przełączników elektrycznych, to tam również w środku jest naprawdę bardzo dużo kabli. Tam są naprawdę metry kabi elektrycznych i to wszystko musi się tam, tam pomieścić. Także miejcie to również, również to wszystko na uwadze. Zasadniczo rzecz biorąc, projektując poszczególne elementy z zabudowy w Waszym kamperze, zawsze dokładnie zastanawiajcie się, czy aby na pewno ten wymiar, ten rozmiar, ta szerokość i ta długość drzwi otwierane w tą stronę albo na tą, albo na lewo, albo na prawo do góry i tak dalej tak dalej. Może czasami lepiej jest sobie zrobić zamiast drzwi uchylnych to robić sobie drzwi przesuwane, ponieważ czasami jest to łatwiej i prościej wykonać i jest to czasami bardziej funkcjonalne. Skupiajcie się na każdym elemencie. Na każdym elemencie dość dokładnie dwa razy się zastanawiajcie, bo Czasami już jak coś wykonacie, to jest to proces nieodwracalny. Zwłaszcza dotyczy to takiej sytuacji, jak wycinacie sobie otwory w ścianach bocznych, czy tam w dachu do montażu urządzeń czy okien, i teraz przechodząc do jeszcze takich już naprawdę drobiazgów, ale też bardzo ważnych. Jeżeli będziecie projektować ten układ tej zabudowy waszego kampera, no to weźcie też pod uwagę to miejsce, w którym będziecie mogli sobie na przykład zamontować właśnie telewizor. Oczywiście nie każdy z Was będzie chciał mieć ten telewizor, ale jeżeli już, to pomyślcie sobie o tym, w którym miejscu będzie, będzie on zamontowany, gdzie będzie ta przestrzeń dla tego, dla tego urządzenia. Czy to będzie w jadalni, czy to będzie w sypialni. Ja mam zrobione to akurat w sypialni. Tak widzicie, jest tutaj taka, taka, taka wnęka między łazienką a tą szafką wiszącą. Ale w sytuacji, gdybyście chcieli to zrobić sobie w wiadalni, to też jest bardzo popularne, chyba najczęściej stosowane rozwiązanie, no to w tym momencie warto jest sobie tą szafkę nad stolikiem w jadalni skrócić i tam sobie zrobić taką fajną wnękę, gdzie będziecie mieli gniazdka podłączenia do telewizora 230 czy tam 12V zasilania, będzie uchwyt, na którym będziecie mogli sobie zamontować ten telewizor, na przykład taki uchwyt, gdzie, który Wam pozwoli na to, żeby w sytuacjach, gdybyście będziecie chcieli z niego skorzystać to będziecie mogli sobie ten telewizor wysunąć, a jak już Wam będzie niepotrzebny, to sobie go schowacie. Również chciałbym Wam powiedzieć, żebyście dokładnie się zastanowili nad tym, jak zamontujecie sobie brodzik, jak zamontujecie sobie brodzik, jeżeli to będzie brodzik taki typowy, który stosujemy w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Dlatego, że one już mają fabrycznie przygotowane otwory odpływowe, i w sytuacjach sobie już tą łazienkę jakoś tam zaprojektujecie będziecie wiedzieli, gdzie ten brodzik teoretycznie będziecie chcieli sobie zamontować, to zanim go zamontujecie, to dokładnie sobie sprawdźcie czy tam pod podłogą samochodu nie przebiegają jakieś elementy konstrukcyjne, które wam uniemożliwią zamontowanie odpływu z takiego brodzika zwłaszcza jeżeli będzie wam zależało na tym, żeby ten brodzik był jak najniżej, żeby wam z tej wysokości nic no nic nie zabierał i na przykład w moim wypadku to wyszło właśnie akurat tak że ten odpływ z mojego bodzika mogłem umiejscowić tylko tak jak tutaj widzicie na tym szkicu tylko w tym narożniku mógł być ten odpływ zamontowany dlatego, że we wszystkich innych trzech miejscach coś tam miałem pod spodem w tym moim samochodzie pod podłogą jakieś elementy konstrukcyjne które mi blokowały możliwość wykonania odpływu dlatego, że ja mojego kampera nie robiłem sobie jako kampera zimowego, i najprościej rzecz ujmując, zrobiłem sobie odpływ bezpośrednio z brodzika. To jest odpływ, który również zbiera wodę z mojej umywalki. Zrobiłem sobie prosto pod podłogę mojego kampera. Także mnie to w ogóle nie interesowało, czy mi tam ta instalacja zimą zamarznie, czy nie, dlatego że ja tym samochodem nie podróżuję zimą. Natomiast ja już tutaj nie będę się skupiał na tym. Jak wykonać całą instalację kanalizacyjną w przypadku, jeżeli ma to być kamper również do wypraw zimowych. Uważam, że to jest temat całkowicie na jakiś tam odrębny odcinek. I to też jest sytuacja bardzo indywidualna, bo bardzo, bardzo jest również uzależniona od tego, czy to jest na przykład kamper H2, czy H3, jak jest H3, to mamy tutaj łatwiejszy sposób wykonania tego typu instalacji itd., dalej. Tematem tego filmu jest ogólnie planowanie układu zabudowy a kwestia tych, tego, jak wykonywać instalacje hydrauliczne, to już jest temat na całkowicie inny odcinek. To jest układ tej części mieszkalnej. A teraz przejdźmy do samego garażu. Pokażę Wam, jak w moim przypadku wygląda jego wykorzystanie i jego zabudowa. Teraz posuwam te poszczególne elementy tej zabudowy, tak, żeby pokazała nam się sama tej przestrzeń gołej podłogi. Bez mebli, bez stolików, bez łóżka. Pozostawię tylko łazienkę i tą szafkę. Szafkę w której jest zamontowana lodówka. Z tyłu, w tym prawym tylnym narożniku, jest u mnie zabudowana szafka gazowa. Tam się znajduje butla z reduktorem. Z tego miejsca mam poprowadzoną instalację gazową tylko i wyłącznie do mojej kuchenki gazowej, dlatego że to jest jedyny odbiornik, który korzysta z tego medium. A przy tej szafce, przy tej szafce, w której jest lodówka, ma zamontowaną klimatyzację podławkową, tak to chyba się nazywa. I z tej klimatyzacji ma rozprowadzoną instalację trzema rurami powietrznymi. Jest to instalacja rozprowadzona do jadalni, do łazienki i do sypialni, do tych trzech, do tych trzech stref. Natomiast z tyłu za łazienką jest wykonany stojak na dwa akumulatory, łącznie 300 amperogodzin, i obok nich jest właśnie taka komora na tą moją taletę chemiczną. Jak ta komara jest skonstruowana, jak ją wykonałem, jak to wszystko wygląda z tą, z tą toaletą, to też jest film na moim kanale na YouTube. Link jest pod tym materiałem. W tej szafce, którą mam w kuchni, mam na myśli tą szafkę stojącą. Mam schowany zbiornik na wodę 108 litrów. To jest model Diablo 108, tak to się nazywa ten zbiornik. Jest bardzo długi, taki długi baton, tak go nazwałem. Mimo to, yy, mam w tej mojej szafce. Z jednej strony trzy szuflady, a z prawej strony po prostu duża szafka z półką, ona jest pod lewą zmywakiem. I uwierzcie mi tam wszystkie te klamoty kuchenne, bez najmniejszego problemu mi się mieszczą. Także jest to szafka bardzo fajna, i bardzo funkcjonalna. Jak mniej więcej jest zrobiony ten zbiornik, jak on wygląda, to też jest na moim kanale film na jego temat. Link pod tym materiałem. Z tyłu w lewym narożniku, za akumulatorami, mam tą główną szafkę elektryczną. Tam mam zamontowane te wszystkie główne bezpieczniki, regulator ładowania, ładowarka Obok, obok akumulatorów jest również przetwornica i tak dalej Tam jest całe to ustrojstwo elektryczne Pochowane, zamontowane A mimo to, uwierzcie mi, ta przestrzeń Tego mojego garażu jest bardzo duża Pomiędzy klimatyzacją a szafką gazową również ma taką wnękę w której sobie chowam dokupiłem takie fajne pojemniki, które mi tam idealnie pasują, z pokrywami i naprawdę mam tak dużo miejsca w tym garażu, że nawet jak jeszcze dopakuję dwa rowery składane to będzie jeszcze tam bardzo dużo luzu natomiast trumę D6 do podgrzewania ciepłej wody do podgrzewania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczenia zamontowałem sobie w tej ławce w jadalni jest to dość takie popularne miejsce i ogrzewanie mam rozprowadzone dwoma rurami. Jedną rurą do łazienki i drugą rurą do sypialni. Z tym, że tam mam zamontowany taki trójnik. Dzięki czemu również tłoczę sobie to ciepłe powietrze do garażu. Bo jednak warto jest, żeby również, również podgrzewać tą przestrzeń w garażu, tak żebyście no nie mieli takiej sytuacji, że macie tak w sypialni jest ciepło. Wchodzicie do łóżka i czujecie chłód od materaca. Tak więc warto jest również sobie podgrzewać tą przestrzeń od spodu, pod materacem. No i wiadomo, te są wyprowadzone dwa, dwie rury powietrzne do tej części do jadalni. Jedna idzie prostu na korytarz, druga idzie tam pod stolik. I w tym miejscu bardzo wam zwracam uwagę na jeden taki element, a mianowicie z tej trumy jest wyprowadzony przewód spalinowy bezpośrednio przez ścianę boczną. I ten przewód spalinowy jest zamontowany pod oknem w jadalni. Ja jak przeczytacie sobie instrukcję obsługi trumy i wszystkich producentów, i to jest też i logiczne, to nie jest zalecane rozwiązanie. Dlatego, że jeżeli będziecie mieli otwarte okno i ta truma będzie Wam pracowała, to w takiej sytuacji będzie Wam tłoczyła, będą po prostu Wam wnikały spaliny do, do środka, do kampera. Oczywiście każdy powie, ok, nie ma problemu, będę sobie to okno zamykać, i temat jest załatwiony ok, ja też tak robię, nie będę tego ukrywał nie chciało mi się montować specjalnego jakiegoś tam rozwiązania, które mnie przed tym zabezpieczy po prostu ale ja już mam chyba to też we krwi w jakimś stopniu jestem troszeczkę negatywnie uczulony na zapach spalin pochodzących z diesla i bardzo się, bardzo się tutaj pilnuję, po prostu jak włączam to urządzenie, to zawsze mam już w tym momencie zamknięte okno i to kontroluję i pilnuję tego. Natomiast jeżeli ktoś z Was jest osobą zapominalską i nie chce mu się pamiętać o tego typu historiach, to podpowiem Wam także, w każdych urządzeniach, które w tych każdych dobrych urządzeniach, które służą do, które pracują z paliwem, czy to gazowym, czy z dieslem, czy jakimkolwiek innym i emitują spaliny to przeważnie w takich urządzeniach jest na płytce sterującej jest takie gniazdo, tam jest włożona zworka, wystarczy ją wymontować, podłączyć w to miejsce kabelek i do tego kabla na jego drugim końcu podłączyć sobie taki czujnik stykowy, który zamontujecie sobie przy oknie. I ten czujnik to powinien być czujnik takiego typu, że będziecie mogli go zamontować przy Waszym oknie, przy tej szybie. On powinien swoim włącznikiem bezpośrednio dotykać do tej szyby, tak, że w, tej, w tym momencie, kiedy będziecie to okno, kiedy to okno otworzycie, to ten czujnik zadziała i rozłączy ten styk. I w takiej sytuacji to urządzenie, ta truma, Wam się nie włączy. To będzie takie wymuszenie zaprzestania pracy tego urządzenia. Na pewno zastanawiacie się, co tu takiego jest do zaprojektowania w tym układzie, zwłaszcza garażu. po co Wam pokazuję to rozmieszczenie tych, tych urządzeń. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli planujecie jakikolwiek układ zabudowy kampera i zwłaszcza rozmieszczenie tych urządzeń, no to warto jest zrobić to tak sobie rozplanować, żeby te zamontowane urządzenia po, powiedzmy, po prawej stronie samochodu, jeżeli chodzi o ich wagę, były mniej więcej na tym samym poziomie, co zabudowa i te wszystkie urządzenia po lewej stronie pojazdu, no bo głupio by było, gdyby doszło do takiej sytuacji, że Większość urządzeń tych ciężkich przełożycie sobie tylko na jedną stronę waszego samochodu i on będzie nadmiernie przeciążony na którąś ze stron. No to będzie trochę niebezpieczne, jeżeli chodzi o samoprowadzenie samochodu. No bo zobaczcie, ja mam na przykład tak. Z jednej strony ma zbiornik 108 litrów wody, plus jego obudowa, jakiś tam drobny osprzęt. Powiedzmy, że to jest łącznie około 120 kg. Ja to kompensuję montuję po drugiej stronie akumulatory, które ważą mniej więcej. Też około 120 kg, bo to są dwa ciężkie AGM, -y, które same w sobie ważą ponad 100, chyba 100, 108 100, czy tam 110 kg, do tego jeszcze jest stojak, na którym one stoją. Czyli można powiedzieć tak, tak: akumulatory równoważą mi wagę zbiornika, zbiornika z wodą. Klimatyzacja waży mniej więcej tyle samo, co pełna truma D6. Lodówka waży mniej więcej tyle, co sama toaleta. I tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że ta szafka gazowa z butną waży mniej więcej tyle, co cały ten osprzęt w szafce, w tej szafce elektrycznej po przeciwległej stronie, gdzie tam ma zamontowane, tak jak powiedziałem, ładowarkę, przetwornice wszystkie te główne włączniki, regulator MPPT i tak dalej, i tak dalej. Także projektując układ Waszej, zabudowę Waszego kampera, też zwracajcie na to, żeby ten, ta waga i ten ciężar był w miarę Równomiernie rozłożony na lewą i na prawą stronę. Zaplanowanie rozmieszczenia tych wszystkich elementów, które chcecie sobie zamontować na dachu, to jest taki temat bardzo krótki. Jedynie na co zwracam uwagę, to bardzo dokładnie sprawdzajcie, zanim wytniecie sobie jakikolwiek otwór w dachu i coś tam przykręcicie. Dokładnie sprawdzajcie sobie wcześniej, gdzie tam pod spodem są rozmieszczone te belki, na których leży poszycie dachu. I jak już będziecie mieli zrobiony ten plan układu tych belek, wtedy dopiero tak na spokojnie zacznijcie się zastanawiać, w którym miejscu zamontujecie panele, w którym miejscu zamonto będzie zamontowane okno jedno, drugie czy tam trzecie, w którym miejscu zamontujecie sobie wentylator i mi że czasami nawet ten centymetr dwa w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, yy, yy, zamontowanie jakiegoś elementu ma bardzo duży wpływ na możliwość zamontowania pozostałych urządzeń na dachu. Jak widzicie wentylator ma zamontowany asymetrycznie, to znaczy jest po prawej stronie samochodu mimo tego, że tam na środku jak sobie na swojego busa czy na swojego vana to zauważycie, że producent przewidział takie bardzo fajne miejsce centralnie po środku do zamontowania czy to okna, czy klimy, czy właśnie wentylatora ale ja uważam, że to nie jest zbyt praktyczne rozwiązanie jak chcecie mieć na dachu bardzo dużo paneli fotowoltaicznych ja dlatego przesunąłem go trochę na bok i mimo tego, że ten dach już zaczyna w tym miejscu powoli opadać, no bo dach w crafterach, sprinterach jest to jakiś taki element łuku, to i tak nie było najmniejszego problemu z wykonaniem uszczelnienia, połączenia tego wentylatora z tą blachą dachu. I, to, i ten wentylator naprawdę działa bardzo fajnie, a dodatkowo on jest umiejscowiony praktycznie nad moją zabudową kuchenną, czyli w trakcie gotowania pełni również formę takiego okapu, który wyciąga mi to całe... Ciepłe powietrze, które i tą wilgoć, która powstaje w trakcie gotowania. Na początku tego filmu obiecałem Wam, że pod koniec tego materiału wskażę Wam jakieś miejsce, gdzie można byłoby zrobić dodatkowe dwa miejsca do spania. No i nie będę tutaj odkrywczy. Jeżeli chcecie mieć kamperwana z dużym garażem, z tyłu, z dużym łóżkiem, no to jedynym takim dobrym miejscem, gdzie możecie sobie zrobić dodatkowe dwa miejsca do spania, to jest właśnie ta przednia część, czyli po prostu jadalnia. Tylko pozostaje takie pytanie, jak to zrobić w taki najbardziej prosty i najtańszy sposób. I na to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma takiego prostego rozwiązania, żebyście sobie mogli zrobić y, łatwe do rozłożenia łóżko i żeby ono było wygodne i proste w użytkowaniu. Oczywiście, możecie przyjąć takie rozwiązanie, bardzo proste. To znaczy, wykonacie sobie stolik na nodze teleskopowej, stolik, który będziecie mogli sobie na noc opuścić do wysokości siedzeń, mam tutaj na myśli tą ławkę transportową, jak również siedzenie pasażera i kierowcy i po prostu w tym miejscu ułożyć sobie na noc bardzo duży materas. Pozostaje tylko jeszcze taka kwestia, jak go podeprzeć w tej części, gdzie on będzie nad, nad tym, w tym korytarzu przejściowym. Inną sprawą to jest to, czy tego typu łóżko będzie łóżkiem, łóżkiem wygodnym, dlatego że, co do zasady, te fotele, na których siedzimy w trakcie jazdy, są tak wyprofilowane, żeby były wygodne do jazdy. No ale jeżeli użycie na takich nierównych powierzchniach, dość duży nawet teraz, no to to łóżko do spania nie będzie, nie będzie takim komfortowym rozwiązaniem. Dlatego, dużo fajniejszym rozwiązaniem, chociaż trudnym do wykonania, to jest zastosowanie konstrukcji łóżka które w ciągu dnia jest podczepione pod sufitem, a na noc opuszczacie sobie na przykład na pasach czy na linkach. Kwestia techniczna, jak to rozwiązać, no to już będziecie musieli sami dojść do tego rozwiązania. Jest to sprawa bardzo indywidualna i każdy z Was będzie musiał sobie to rozwiązanie jakoś opracować. No nie ukrywajmy, budowanie samodzielne, budowanie kampermana to jest tworzenie po prostu prototypu dlatego też często Wam bym polecał jeżeli chcecie sobie robić kampera a w międzyczasie macie możliwość wyjechania na targi karawaningowe to udajcie się na tego typu imprezę i poglądajcie sobie w różnych kamperach i kamperwanach jak producenci, którzy zawodowo robią zabudowy, jak oni sobie tego typu, tego typu rozwiązanie, jak oni to wykonują od strony tej takiej czysto technicznej pod tym moim materiałem w opisie macie link do filmu w którym możecie zobaczyć, jak właśnie tego typu opuszczane łóżko ma wykonane w swoim kamperwanie Ralf Schumacher. Zobaczcie to, bo uważam, że jest to dość ciekawe rozwiązanie i chyba niezbyt trudne w wykonaniu. Jest jeszcze jedno bardzo fajne rozwiązanie, które mi się bardzo podoba, i myślę, że to chyba byłoby dużo łatwiejsze do wykonania niż łóżko podwieszane. A mam tutaj na myśli konstrukcję, którą możecie sobie zobaczyć w kamperwanach Voyager Z od firmy Glob Traveler. Zresztą co ja wam tutaj będę gadał, sami zobaczcie na tym materiale filmowym. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia techniczna, jak to wszystko zmontować, żeby to działało i było bezpieczne w użytkowaniu, ale myślę, że jak się zabieracie za budowę camperwana, to jest z tym tematem też sobie poradzicie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego piątego odcinka miniserii poświęconej planowaniu zabudowy własnego kampera. Posłuchajcie, jeżeli po tych pięciu filmach uważacie, że coś pominąłem albo niezbyt dokładnie Wam wyjaśniłem. Jeżeli chcielibyście, żebym coś dokładniej omówił, to napiszcie mi to w komentarzu pod tym materiałem, pod tym filmem i ja postaram się przygotować taki dodatkowy odcinek w formie eraty do całej tej miniserii. A ponadto jeszcze za jakiś czas przygotuję na pewno dwa odcinki. I tak już bardzo teoretyzując, spróbuję Wam zaprezentować jakieś całkowicie dwa inne układy zabudowy. A na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Cześć.